Cześć, mija kolejny tydzień, a ja znów o tuja. Mam nadzieję, że temat się wam nie znudził, mimo że w poprzednim miesiącu było lokal tuja, to w tym miesiącu będzie tuja lokal. Pod poprzednim filmem Wojciech Gruca 8202 napisał: są dwie integracje, lokal tuja, o której jest materiał, i tuja lokal, która istnieje od niedawna i według mnie lepiej rozpoznaje urządzenia. W filmie raz słyszę tuja lokal, a raz lokal tuja. Może to być mylące. Dlatego też pod poprzednim materiałem zmieniłem już nazwę na prawidłową. Mam nadzieję, że nie wprowadziła nikogo w błąd. A dzisiaj sobie omówimy tuja lokal. Na poprzednim materiale zrobiliście coś niesamowitego, zupełny ewenement, bo w bardzo krótkim czasie wbiliście najpierw 40 łapek w górę, a tutaj mija niecały tydzień i jest już 80 łapek w górę, gdzie ostatnio jeszcze wam dziękowałem za 45. Byłem bardzo ciekaw, czy osiągniemy 100 łapek w górę, niestety się nie udało, mam nadzieję, że w tym materiale pójdzie nam lepiej i osiągniemy te 100 łapek w górę, ale żeby tak było, ty musisz nacisnąć na ocenę pozytywną, czyli nacisnąć, że ten film ci się podoba. To da mi większe zasięgi, dotrzymy do większej ilości osób, które interesują się Home Assistantem. Przejdźmy już do instalacji, ponieważ jest tutaj sporo rzeczy, które musimy omówić. W tym celu naciskamy Hux, wybieramy integrację, naciskamy w prawym górnym rogu na trzy kropki, wybieramy niestandardowe repozytoria i teraz przechodzimy na GitHuba twórcy. To właśnie ten link będziemy potrzebowali. Ja go również umieszczę w opisie, jak i również na blogu. Ale zanim to, warto również zapoznać się z dokumentacją przygotowaną przez autora. Autor między innymi napisał tutaj, że ta integracja nie da nam możliwości zintegrowania urządzeń Zigbee, mimo że nad tym pracuje, ale wspomniał również, że integrację, którą ostatnio instalowaliśmy, czyli Local Tuya, jeżeli nie obsługiwała wam jakichś urządzeń, to jest bardzo możliwe, że integracja, którą dzisiaj będziemy instalowali, będzie właśnie te urządzenia obsługiwać. I tutaj ważna rzecz, jest tutaj plik, gdzie możemy przejrzeć, jakie dokładnie urządzenia obsługuje ten moduł. Jest tutaj naprawdę spora lista tych urządzeń, jeżeli ktoś chce, można się z tym zapoznać. Ja tak tylko przesunę do samego dołu, żebyście zobaczyli, ile tego tak naprawdę jest. Autor również w dokumentacji napisał o tym, że jeżeli macie jakieś urządzenie, które jest na liście, jest szansa, że w danym urządzeniu, w zależności od modelu, który wyszedł wcześniej lub później, są zastosowane innego rodzaju komponenty, więc może się zdarzyć tak, że w wyższym modelu nie będzie po prostu wsparcia, mimo że jest na liście. O tej integracji pisał również pod poprzednim filmem Xianiux. Czytam wam jego komentarz. Jest jeszcze lepsza integracja, Tuya Local od Make All. Dzięki niej można nawet samemu dodać urządzenia niewspierane do integracji. Ja miałem problem z karniszami Zemi Smart. Dzięki niej działa jak należy na wersji, którą omawiasz. Nie udało się tego zintegrować prawidłowo. Ja o tej integracji już wiedziałem przy nagrywaniu poprzedniego filmu, ale fajnie, że jesteście czujni i dajecie znać w komentarzach, na co warto jeszcze zwrócić uwagę. Więc my przechodzimy do naszego GitHuba, kopiujemy nasz link, wracamy do Huxa, wklejamy go w repozytorium, wybieramy w kategorii integracja i naciskamy dodaj. Integracja, widzę, że została dodana, więc naciskamy X. Naciskamy na nasze nowe repozytorium. Gdyby ono się nam tutaj nie pojawiło, możemy go również wyszukać na naszej liście. Zauważcie, że tutaj również znajduje się dokumentacja, którą możemy przeczytać, ale my już przejdźmy dalej, ponieważ znaleźliśmy tą samą dokumentację na GitHubie, więc klikamy pobierz. Jak to w Hux bywa, mamy tutaj możliwość włączenia bety lub wybrania z listy, jaką wersję chcemy. Wybieramy oczywiście najnowszą wersję stabilną i klikamy pobierz. I został nam ostatni krok, czyli musimy sobie wejść w narzędzia deweloperskie, sprawdzić konfigurację i uruchomić ponownie.
Naszą integrację Tuya Local mamy już prawidłowo zainstalowaną, więc przejdźmy do obsługi. W tym celu naciskamy ustawienia, urządzenia oraz usługi i tutaj musimy wybrać w prawym dolnym rogu dodaj integrację. Wyszukujemy integracji Tuya i mamy trzy integracje. Tą już Wam przedstawiłem na filmie, tą również przedstawiłem na filmie, a dzisiaj przedstawię Wam Tuya Local. I tutaj mamy do skonfigurowania dwie rzeczy, Device ID oraz Local Key. MP Graphic napisał, mogę dać łapkę w górę, choć nie mam pojęcia po co ta Tuya, zwłaszcza na obrotach X4. Wspominam o tym dlatego, ponieważ w dzisiejszym filmie również przyspieszę niektóre materiały, które już były wcześniej, w poprzednich dwóch materiałach. Ale zauważcie jedną rzecz. Zawsze na przyspieszeniu jakiegoś materiału widać tytuł filmu. Więc jeżeli chcecie przejść do filmu, wystarczy sobie nacisnąć Home Switch, wybrać wideo i pod wideo macie nazwę. Ja aktualnie oglądam ten materiał. Po wejściu w taki materiał możecie go obejrzeć w normalnym tempie, bez tego przyspieszenia. Ze względu na to, że materiał się powtarza, czyli już to było wcześniej, ja ten fragment po prostu przyspieszam. Jeżeli ktoś oglądał poprzednie materiały, to raczej by nie chciał spędzać czasu, żeby oglądać znów to samo. To zobaczcie i posłuchajcie jeszcze raz w przyspieszeniu, jak założyć konto na iot.tuya.com. Tak, klikamy w lewym dolnym rogu Sync Up. Podczas rejestracji u samej góry musimy podać nasz adres mailowy, poniżej mamy hasło. Hasło musi zawierać jedną dużą literę, jedną małą literę, jedną cyfrę i co najmniej 8 znaków, maksymalnie 20. Poniżej powtarzamy hasło, później mamy company name, którego nie musimy uzupełniać, wybieramy Poland, akceptujemy warunki przed kliknięciem przycisku Next. Naciskamy Next, jeżeli wszystko już mamy uzupełnione. Teraz musimy się zautoryzować, że nie jesteśmy robotem, przesuwając puzzle w odpowiednie miejsce. Po przesunięciu puszczamy puzzle i na tej podstawie następuje autoryzacja. Kopiujemy z adresu mailowego kod, wpisujemy go w odpowiednie miejsce i dajemy Create Account. Po zalogowaniu IoT Tuya wita nas od razu tutorialem, który możemy sobie skipnąć. Pomocnik nam również nie będzie potrzebny. Przechodzimy bezpośrednio do Cloud Development. W tym miejscu znowu mamy tutorial odnośnie tworzenia projektów, który możemy spokojnie skipnąć, bo zaraz wszystko wytłumaczę. To przejdźmy do stworzenia nowego projektu. Klikamy Create Cloud Project i tutaj uzupełniamy od samej góry nasza nazwa własna, Home Assistant na przykład. Później wybieramy Smart Home, poniżej znów Smart Home i wybieramy okręg, w którym się znajdujemy, Central Europe Data Center. Dajemy Create. Po lewej stronie wyszukajmy tutaj Device Status Notification, przesuńmy to na prawą stronę. Przyda nam się to do jednego z kolejnych filmów o Tuya Local. Klikamy w prawym dolnym rogu Autoryzacja. Informacje, które tutaj mamy, będą nam potrzebne do konfiguracji, ale najpierw musimy połączyć z kontem Tuya. Przejdźmy do Device. Teraz klikamy na Link Tuya App Account, a następnie po prawej stronie Add App Account. Pojawił się kod QR, który będziemy musieli zeskanować aplikacją Tuya w naszym telefonie. W tym celu będziemy musieli otworzyć aplikację Tuya. Ja Wam tutaj bezpośrednio skanowania kodu QR nie pokażę, ponieważ wywali mi po prostu błąd, ale opiszę jak to zrobić. Więc otwieramy aplikację Tuya. Teraz w prawym dolnym rogu jest przycisk Ja, który naciskamy. W prawym górnym rogu jest kwadrat z linią poziomą, którą musimy nacisnąć. I włączy się nam skanowanie, które będziemy musieli potwierdzić przyciskiem, że zgadzamy się na wykorzystanie przez Tuya naszej aplikacji w telefonie od aparatu. Jeżeli już to zrobimy, pojawi się nam kolejny krok, czyli potwierdzenie logowania, które teraz widzicie na ekranie. Jak to potwierdzimy, przejdziemy już bezpośrednio na stronie do kolejnej. A kolejnym etapem jest ustawienie tutaj automatyczny link, który jest rekomendowany i dla device permission ustawimy sobie możliwość odczytu oraz zapisu. Po wszystkim naciskamy przycisk OK. Na ekranie pojawi się nam informacja, ile urządzeń zostało wczytanych. OK, to skoro już wiemy jak założyć konto na iot.tuya.com, to teraz przejdźmy do tego, jak z tego portalu wyciągnąć Device ID oraz Local Key. To akurat przedstawiłem w poprzednim filmie, więc zobaczcie fragment tego filmu. Device ID oraz Local Key i wybrać protokół. Wchodzimy sobie tutaj, jesteśmy w tej zakładce, w której byliśmy de facto przed chwilą, czyli Device i All Device. Tutaj mamy device name oraz device ID. Na samym dole strony mamy gniazdko, które przed chwilą sobie dodawaliśmy, więc znów go dodamy. Ale teraz już bez automatycznego uzupełnienia. Więc najpierw name, to będzie gniazdko. Teraz kopiujemy device ID, ok. I stąd już de facto mamy wszystko. Przechodzimy do cloud, kolejno API Explorer. I na tej stronie sobie otwieramy po lewej stronie z menu General Device Management. Z listy tutaj wyszukujemy Get Device Information.
wklejamy nasz device ID, klikamy submit request i tutaj stąd kopiujemy local key. Zostało nam i zgodnie z tym, co widzieliście przed chwilą na ekranie, uzupełniłem device ID oraz local key. Tutaj mamy jeszcze opcję IP address or host name. On powinien być automatycznie pobierany, ale jeżeli by się tak nie stało, to pokażę Wam też za chwilę, w jaki sposób go można uzyskać. Poniżej mamy jeszcze wersję protokołu. Wersję protokołu znacie już też z poprzedniego filmu. Tam akurat wiemy, że gniazdko ma 3,3, ale my sobie użyjemy opcji auto. Na samym dole jest pole do zaznaczenia w przypadku, jeżeli coś by nam nie działało prawidłowo. I naciśnijmy zatwierdź. I jak widzicie, u góry strony pojawił nam się błąd. Spróbujmy wykorzystać do tego to magiczne pole, o którym była mowa. Naciśnijmy znów zatwierdź. Niestety nic to nie zmieniło, więc będziemy musieli uzyskać adres IP naszego urządzenia. Jak uzyskać adres lokalny IP urządzenia, też przedstawiłem w poprzednim filmie, więc posłuchajcie. Wypełnienia pole host IP, ale to musi być IP nasze lokalne. Żeby go wyszukać najprościej i też tu ja tak zaleca, to wyszukanie po adresie MAC urządzenia. W tym celu wchodzimy sobie w Smart Home Device System, Device Management i wybieramy tą opcję i tutaj wklejamy Device ID. Submit Request klikamy i tutaj mamy nasz adres MAC, który tak bardzo potrzebujemy. Do wyszukania adresu MAC w naszej sieci najprościej będzie ściągnąć po prostu ten program. Klikamy tutaj skanuj, on wtedy wyszuka wszystkie urządzenia, które są w naszej sieci i tutaj możemy sobie wkleić MAC naszego systemu. Tutaj też są MAC-i, jeżeli chcielibyśmy ręcznie szukać, ale ja sobie wkleję. I wyszukało nam jeden adres IP, który się zgadza z tym adresem MAC, czyli to jest 120 końcówka. Już wiemy, jaki adres IP ma nasze urządzenie, więc wpiszmy sobie 192.168.0.120. Naciśnijmy zatwierdź i teraz widzimy, że nasze urządzenie zostało dodane. Pozostał nam ostatni krok, czyli wybranie już jakby bezpośrednio urządzenia. Tu od razu nasza integracja też sugeruje, że prawdopodobnie o ten smart plug V2 chodzi. Więc klikamy zatwierdź. Tutaj ustawiamy nazwę. U mnie to będzie gniazdko STV i klikam znów zatwierdź. Obszaru nie wybieram. Przechodzimy do naszego urządzenia i zobaczcie jedną rzecz. Od razu mamy tutaj przypisane automatycznie, jakie to jest urządzenie. Mamy tutaj podstawową konfigurację urządzenia, która będzie dotyczyła czasu uruchomienia. Jest to nowość, bardzo ciekawe. No i oczywiście diagnostyka, czyli ile jest miliamperogodzin, ile watów i jaki prąd tutaj płynie. Wszystko zostało dodane automatycznie, nie musiałem nic tutaj ręcznie konfigurować, więc wydaje się to znacznie prościejsze niż wcześniej omawiany przeze mnie tydzień temu Local Tuya. Kiedyś w filmie pokazywałem Wam też taki licznik do prądu, Smart Energy Meter, bardzo fajny. Spróbujmy go dodać, zobaczmy jakie on będzie miał funkcję. Zastanawiam się, którą opcję tutaj wybrać, czy nie powinienem czasem zmienić na tą. Ale może spróbujmy najpierw zostawić to tak jak jest, czyli wybierzmy tą opcję i zobaczymy jakie funkcje się pojawią. Nazwy nie zmieniajmy tym razem. I niestety, no z tego co widzę, to nie mamy tutaj żadnych dodatkowych funkcji, zwłaszcza tylu, które są w tym urządzeniu rozpisane, więc sobie usuńmy to urządzenie, przy okazji pokażę Wam, jak takie urządzenie usunąć. Wchodzimy w to urządzenie, 3 kropki i wybieramy usuń. I jak widzicie, zostało nam tylko jedno gniazdko. Znów wchodzimy sobie, dodaj integrację, tu ja lokal i uzupełniamy od nowa. OK, uzupełniam wszystko od nowa i spróbujmy wybrać tym razem tą pierwszą opcję. Zobaczymy, jakie tym razem będziemy mieli opcje w urządzeniu. Z tego co widzę, to urządzenie bardziej działa jako urządzenie do odczytu, czyli to też niezbyt spełnia nasze wymagania. Jeżeli ktoś chciałby z Was sprawdzić, jakie Wasze urządzenie ma możliwości oraz ID danej funkcji, to również w poprzednim filmie nagrałem o tym informacje, puśćmy sobie. Tutaj znów Cloud Development, nasz projekt. Klikamy Device, All Device. I teraz na końcu przy jakimkolwiek urządzeniu klikamy Debug Device. I to jest nasz meter, czyli nasz licznik energii.
Jak możecie zobaczyć, on tutaj nie ma zbyt dużo więcej dodatkowych opcji oprócz tego, które za pierwszym razem udało mi się wczytać, co tak naprawdę zwykłe gniazdko, które wcześniej testowałem, to de facto ma te same po prostu opcje. Więc jeżeli tu by było coś dodatkowo, to możemy to przenieść poprzez ID, które również w poprzednim filmie pokazywałem, w jaki sposób odczytać. Posłuchajmy dokładnie, w jaki sposób to wyszukać. Jeżeli interesowałoby Was ID danych funkcji, też to można stąd odczytać. W tym celu przechodzimy sobie zakładkę dalej, device log i tutaj wybieramy. Przykładowo wybierzmy current, wyszukajmy i teraz naciskamy na klawiaturze Ctrl, Shift plus I. Tutaj u góry interesuje nas network, to na chwilę sobie schowamy. Damy znów search, żeby na nowo wyszukało. I kolejną rzeczą, która nas stąd będzie interesowała, to lista. W liście zaznaczamy payload i tutaj mamy kod 18, czyli nasz current. To jest kod 18. Pokrywa się to dokładnie z tym, co tutaj sobie wyszukaliśmy, czyli że jest to... I tak jak widzicie, mamy tutaj listę i możemy z tego wyciągnąć ID. Przede wszystkim dziękuję wszystkim, którzy w poprzednim materiale zostawili tak dużo komentarzy i ocen pozytywnych. Już chciałbym Wam za to podziękować. A jeżeli chodzi o moją opinię na temat tego modułu, uważam, że on jest lepszy od poprzedniego ze względu na to, że łatwość dodania kolejnych nowych urządzeń jest naprawdę... błyskawiczna. Gniazdko, które ostatnio dodawaliśmy i sporo było opcji do wyboru, tutaj de facto przy jednym kliknięciu zostało automatycznie dodane, więc nie było tego typu problemów. A my się widzimy standardowo za tydzień w poniedziałek o 20:00. Do zobaczenia!